Na tym filmie z ekonometrii, czy też po prostu z podstaw mikroekonomii, chciałam Wam pokazać, jak można obliczyć elastyczność, tu podpisano jako klasyczną, na podstawie, a może z wykorzystaniem obliczenia pochodnych z funkcji, która nam coś będzie objaśniała. I jeżeli mamy zadanie o następującej treści, będziemy mogły obliczyć elastyczność przy zakładanej wartości x jako elementu funkcji, z której będziemy musiały policzyć, na podstawie której będziemy policzymy sobie elastyczność. Treść zadania jest następująca. Mając daną funkcję kosztów całkowitych, i zobaczcie, ona jest podana na podstawie, jakby w formie funkcji liniowej, gdzie oszacowana wartość kosztów całkowitych zależy w tym momencie od wartości x. Jest to funkcja rosnąca, bo jest 3x plus 25, czyli przy x jest liczba dodatnia i wiemy, że y to są koszty całkowite w milionach złotych, x to jest wielkość produkcji w tysiącach sztuk i mamy obliczyć elastyczność klasyczną, zakładając produkcję na poziomie 20 tysięcy sztuk. Oczywiście, że elastyczność możemy policzyć na podstawie zmian procentowych, czy elastyczność na podstawie jakichś zmian łukowych, ale w tym zadaniu te wzory nie będą miały zastosowania, bo mamy podane tylko jedną wartość 20 tysięcy złotych, 20 tysięcy sztuk, a nie mamy podanych, co było po jakiejś zmianie, gdy zmieniła się ta wielkość produkcji X. Bo ona wynosiła 20 tysięcy sztuk, a nie więcej, ani mniej, nie ma żadnej informacji. I w tym momencie ten wzór, który ja pokażę na podstawie zmian z wykorzystaniem po prostu pochodnych, będziemy mogli zastosować. Czyli jeżeli Y to są koszty całkowite w milionach złotych, a wielkość produkcji jest podana jako 20 tysięcy sztuk, to my możemy napisać, że X będzie się równał 20, bo X jest już w tysiącach sztuk. Czyli elastyczność zapisana funkcyjnie i ten wzór, jak pokażę, ma zastosowanie nie tylko w mikroekonomii czy w ekonometrii, po prostu w liczeniu elastyczności dowolnej funkcji ma następującą postać. Oznacza to tyle, że elastyczność, jakby to jak reaguje funkcja na zmianę x-a, może być liczona jako x razy pochodna naszej funkcji, ale względem tego x-a, przez to jak zapisana była ta funkcja. A więc możemy w tym momencie dokonać obliczenia, że nasza elastyczność jest liczona jako x zgodnie z tym wzorem razy pochodna zwykła prosta z naszej funkcji, czyli tego jak powiedzmy wygląda wartość tej funkcji w zależności od x-a i z tego bierzemy pochodną, przez to jak wyglądała ta funkcja. Bo zgodnie z tym wzorem, tu jest pochodna z funkcji, tu jest funkcja, a więc pochodna z funkcji względem x-a przez to jak wyglądała ta funkcja, czyli to jest x razy i pochodna z tego co jest w środku, to jest zwykła najprostsza względem x-a, czyli to jest 3 razy x z tego pochodna, czyli jest 3 razy i pochodne samego x-a 1, a pochodna, czyli plus pochodna z 25, wiemy, że 25 to jest liczba stała, więc pochodna ze stałej jest 0. Przypisujemy sobie w mianowniku zapisaną funkcję i przemnażamy, że jest x razy i to, co jest w nawiasie, to jest 3, czyli w liczniku jest 3x. I tu by się kończyło obliczanie elastyczności, gdyby nie była podana wartość x-a. Jeżeli wiemy, że x wynosi 20, to do tego elementu podstawiamy w miejsce x-a 20 i po tym, co wychodzi, mamy 60 podzielone przez 85. Wynik wychodzi 0,706, a więc jest to koniec obliczeń. Możemy zinterpretować, że wzrost wielkości produkcji, czyli tego naszego x-a, który, względem którego liczyliśmy pochodną, powoduje wzrost kosztów całkowitych, bo taka była u nas definicja y-a, czyli tej naszej funkcji, która zależała od x-a, przeciętnie o 0,706%. Wynik jest zawsze taki, że interpretujemy wzrost x-a o 1%, zawsze tak się zaczyna. I jak się zmienia Y, czyli nasza funkcja. Jeżeli tutaj pochodna, całe obliczenie elastyczności jest dodatnie, to nastąpi wzrost
u nas Y, przeciętnie o ten wynik, który jest dokładnie zapisany z dopiskiem procent. W ten sposób możemy obliczyć elastyczność dowolnej funkcji, czy to będzie popyt, koszty, nie wiem, sprzedaż, wydatki materiałowe, co by to nie było. Pamiętajmy o tym wzorze, on jest dosłownie bardzo uniwersalny, bo pozwala nam obliczyć elastyczność punktową, ale z wykorzystaniem pochodnych.